Sprawiedliwość. Pani poseł, proszę do mnie, ja zaraz powiem. Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Wszyscy wiemy, że w grudniu 2003 roku media publiczne zostały przejęte w sposób siłowy, bezprawnie, z wykorzystaniem silnych panów, z wykorzystaniem także kancelarii prawnych. W każdym bądź razie był to zamach na media publiczne. Moje pytanie jest proste. Jakie ogólne straty są w tych trzech spółkach plus spółki regionalne, radiowe, bo z szacunków wstępnych, które myśmy robili, wynika, że straty, jakie poniosło polskie państwo w związku z tym napadem na media publiczne i zniszczeniem mediów publicznych, a w związku z tym zniszczeniem także polskiej demokracji, bo demokracja bez mediów publicznych nie może funkcjonować. Jakie te straty są wysokie? Ile wynoszą te straty, które według wstępnych obliczeń wynosiły miliardy złotych? I jakie sankcje prawne grożą osobom odpowiedzialnym za te bezprawne działania? Państwo faktycznie osiągnęliście jeden ze swoich celów, który od dawna był realizowany. Tutaj wspominana była m.in. redakcja Rzeczpospolitej. Tym celem jest zniszczenie niezależnych, wolnych mediów i mediów publicznych w Polsce. I to wam się faktycznie udaje. Gratuluję, tylko że na tym traci nie tylko polska demokracja, ale Polska po prostu traci. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł.